Witajcie w podcaście Naturalnie o. Dzisiaj z Anatą Kosowską porozmawiamy sobie o savoir-vivre. Tylko w takim leśnym wydaniu, co? Zdecydowanie, jak wszystko u nas będzie leśne. Dobra, no to czym jest ten leśny savoir-vivre? Leśny savoir-vivre to nic innego jak wiedza o tym, jak żyć w symbiozie z naturą. I jak wyruszając do lasu, nie zakłócać spokoju jego mieszkańców. Mhm. Czyli taki zbiór dobrych manier, jakiegoś dobrego smaku w tym, co robimy w lesie? Tak, dobrze Bonton to rozczytuje? w lesie, dokładnie tak. Okej. Okay. No to fajnie. W takim razie, jak zachować tą naszą leśną kulturę? Nie wiem, czy podglądając zwierzęta, czy po prostu chodząc po lesie. To trochę zależy w jakim aspekcie, ale przede mhm. wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby nie zakłócać spokoju jego mieszkańców. Tak jak przychodzimy do kogoś do domu, to też szanujemy jego i jego zwyczaje. Tak. No i tak samo powinno być w lesie, więc ważne jest, żeby nie hałasować. Żeby pozwolić zwierzętom i roślinom żyć w spokoju. Nie kolekcjonować tego, co spotkamy po no drodze. Tak. A jest taka pokusa. Jest pokusa, jest żeby pokusa. takiego żuczka, który się tak ładnie mieni, mm -hmm, zabrać do kieszeni. Tak. No, Jak taki diamencik, prawda? Tak, taki skarb. Tak, 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 tak. A lepiej, żeby te skarby były dostępne dla wszystkich na swoim miejscu. Zdecydowanie tak. Chcemy się wszyscy cieszyć tą przyrodą. Też mi jest czasami ciężko się powstrzymać, żeby nie zerwać jakiegoś kwiatka. No i tak, szczególnie jak przychodzi jakiś taki sezon, prawda? Nie wiem, wiosna chyba jest takim... Dla mnie takim chyba lato. No, ale to widzisz, każdy ma inaczej. Ale, ale zobacz, można byłoby te wiosenne kolekcjonować. Dobra, te I te letnie, są, te letnie no. prawda? Jest, jest duża pukla w nas dorosłych. Nawet u nas dorosłych. I co tam jeszcze możemy, w sensie, bo to, żeby być w ciszy, to faktycznie prozaiczne stwierdzenie: domem zwierząt jest las, no nie, a to gdzieś się gubi czasami też. Jak jesteśmy w przedszkolu, to o tym pamiętamy, a później wchodzimy do lasu, no i tego vivre już trochę nie ma u tych dorosłych. Ja tak sobie obserwuję. Tak, to prawda. No i przede wszystkim, jeśli już mówimy o dorosłych, to mnie jest zawsze najbardziej wstyd, jak widzę te wszystkie śmieci porozrzucane po lesie. Jej, no, cały czas mam wrażenie, że mówimy o tym, wszędzie się o tym mówi dużo, są te akcje sprzątania chociażby, prawda? A I zawsze się... jest to sprzątać. Tak, i, jest, i zawsze, jest, tak, to jest dobre podsumowanie, zawsze jest to sprzątać, nie? Że chodzimy do tego lasu, zbieramy i zawsze jest to sprzątać. Ale dla mnie to jest niesamowite, że ludzie są w stanie te wszystkie rzeczy ze sobą przynieść, jeszcze mm. pełne, ale. Jakby już... Pustych nie mogą zabrać ze gdzie sobą. Jest lżejsze. Praktycznie, jest lżejsze, już nie? praktycznie nie waży nic, a tak, jednak może... to stanowi mm -hmm. taki problem. Tak, można zgnieść butelkę chociażby, prawda? Albo nie wiem, zjesz, nie wiem, co to tam, gdzie jedzą mnie, ale masz jakąś bułkę w worku, no to ten worek mm. już waży, prawie nic, nic, nie, waży. nic nie waży. Nie, nic nie waży. I co, ciągle jest co sprzątać. Tak to sprzątać. To na pewno mi po tej rozmowie zostanie w głowie, mm. nie? że ciągle jest to sprzątać. Yy, no dobrze, śmieci, i czy coś jeszcze moglibyśmy tutaj. Jak już się wybieramy na wyprawę, to niech to może będzie wyprawa, a nie podróż samochodem prosto do środka lasu. O, tak. wygodnictwo. <gry> wygodnictwo, nasze. prawda? To jest tak chcemy dziki spacer, ale podjechać jak najbliżej do Otóż tego to. dzikiego miejsca. Otóż to. Jeszcze dodam tak w kontekście naszej poprzedniej rozmowy, która jakby możecie sobie odsłuchać w jednym z podcastów, że przecież ta droga od, nie wiem, parkingu czy miejsca takiego wyznaczonego do tego docelowego, tego gdzie rozpoczynamy, to już może być mikrowy prawa, o której opowiadałaś. Dokładnie tak. No, tak już tak już chwytając twój feeling, <grym> że, że tu faktycznie po wyjściu z samochodu już się zaczyna akcja. Ale tam ta kultura też jest potrzebna. Jasne, już po drodze. Tak, gdzie, gdzie wszędzie gdzie się, gdzie się pojawiamy. I tak się zastanawiam, jeszcze, czy ludzie przestrzegają reguł życia w symbiozie z naturą właśnie podczas wycieczek do lasu. Już to trochę wybrzmiało. No, trochę to wybrzmiało, mhm. że jednak tego niestety nie robią, bo już same te śmieci o tym świadczą. Znaczy w Twojej ocenie dużo jest takich osób? Jesteśmy w stanie jakoś tak, wiesz... Yy... Myślę, że coraz mniej, co mm -hmm. mnie cieszy, bo świadomość zdecydowanie rośnie i to, to. widać nawet u nas na zajęciach, mm -hmm. więc to jest super. No i mam nadzieję, że będzie szło tylko w lepszą że stronę. A w dalszym ciągu, wiesz, zostawiłaś mnie gdzieś w głowie z tym, że zawsze jest co sprzątać, mm. nie? Że zawsze gdzieś... Ale jest coś, co możemy... E, zrobić, mhm. e, możemy nosić ze sobą zawsze na spacer worek i rękawiczki i je po prostu zbierać. No I właśnie. Gdyby każdy, kto chodzi do lasu, e, nawet z naszych odwiedzających, których mhm. tutaj jest tak dużo, e, zabierał ten worek ze sobą, to może po jakimś czasie jednak nie byłoby to sprzątać, właśnie. bo jest ich więcej niż tych, którzy śmiecą. Taka, taka praca, brzydko mówiąc, jednostki, czyli, mm. czyli mnie, ciebie, każdego. E, każdego, który to słucha. Jakby mm. suma tych działań da nam efekt, tak? E, I ja bym, ja bym jeszcze dorzucił taką jedną rzecz, nie bać się reagować, jak ktoś śmieci, nie? Zwrócić w sposób tak, delikatny, subtelny, e, ale. jednak... Na edukować. Mówię, prawda? Tak, ale o właśnie, edukować. Mm. Super to, super to powiedziałaś, właśnie edukować. E, I myślę, że wtedy. Uczylibyśmy tego, czy edukowalibyśmy o że jedynie przedszkolaki, i na tym byśmy poprzestawali trochę w naszym edukatorskim zajęciu, a nie wałkowalibyśmy ten temat, brzydko powiedziawszy, na łamach tego podcastu, nie? Bo w dalszym ciągu jest problem. To prawda. Taka refleksja na koniec, jakby po, po raz kolejny, ale bardzo Ci dziękuję, że naświetliłaś to. Myślę, że słuchacze zostaną z tą refleksją, właśnie, że ciągle jest ciągle to sprzątać. Moim i Państwa gościem była Renata Kosowska. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. Do, Do usłyszenia. usłyszenia.